Po tym meczu stwierdzę, że chcę być Widzewiakiem. Widzew Łódź wygrywa 3-0 z Zagłębiem Lubin w naprawdę kapitalnym spotkaniu, natomiast sam nie wiem od czego zacząć. Czy od otoczki, aranżacji, chociaż kibice w Łodzi pewnie są przyzwyczajeni, że mniej więcej co 2 tygodnie ten klimat stadionu niesie i piłkarze są dodatkowo zmotywowani i z wielką pompą i energią grają. Czy eksplozji gry, bo naprawdę to co działo się na trybunach to jedno, natomiast na murawie Widzew zaprezentował rzeczywiście fantastyczne show. Gra się zgadzała właściwie od pierwszej do ostatniej minuty, nie tylko efektowna, ale i efektywna. Ale od początku, Zagłębie Lubin, drużyna, która owszem, ostatnio nie gra zbyt dobrze, natomiast ja w tej drużynie coś dostrzegam i mam wrażenie, że Piotr Stokowiec za sterami tego klubu zrobi naprawdę dobrą robotę. Może nie do końca idą za tym wyniki, natomiast ten skład mnie przekonuje, pomysł na grę, nie zawsze to oczywiście wychodzi w takiej rzeczywistości meczowej. Odniosę się od razu do słów szkoleniowca gości, który po meczu odniósł się przede wszystkim do tego rzutu karnego powtórzonego, który no jednak spowodował, że piłkarze gdzieś tam czuli wszystko z tyłu głowy. Piotr Stokowiec, sytuacja z karnym i jego powtórzenie mocno jednak siedziała w głowach moich piłkarzy i ciężko nam było wrócić do meczu. Wiadomo, sytuacja niecodzienna, to znaczy w pierwszej połowie doszło do dotknięcia piłki ręką, tam zablokowana próba strzału i w efekcie rzut karny. Tomasz musiał wskazać na 11 metr, nie ma co do tego dwóch zdań. Natomiast podchodzący do rzutu karnego Hanouszek nie trafia, to znaczy broni Bieszczad, rewelacyjna interwencja i generalnie zawody bramkarza Zagłębia świetne w jego wykonaniu, mam wrażenie, że najlepszy piłkarz gości. Natomiast Marko Polatanowicz wchodzi w pole karne, powtórki to pokazują i rzut karny musiał zostać powtórzony. Nie myli się już obrońca Widzewa Łódź Kreu Ziegler. No i mamy na tablicach 1-0. Zagłębie tak naprawdę grało całkiem nieźle, głównie w pierwszej połowie, do momentu straconej bramki i potem widzieliśmy fragment niezłej gry gości. Akcje się zgadzały na małej przestrzeni, natomiast Widzewiacy konsekwentnie i mądrze grali z tyłu. W drugiej połowie jednak, no to już był, chciałoby się powiedzieć, one man show, albo właściwie one drużyna show, tylko Widzew Łódź grał. Takie były fakty. Bramka na 2-0. Kapitalne, właściwie ciężko pochwalić jednego piłkarza, natomiast wykopnięcie Nawasa, piłka na kilkadziesiąt metrów od bramkarza Widzewa, przyjęcie, zabranie się Sancheza w polu karnym, odepchnięcie kilku piłkarzy, wystawienie piłki w no niemal do pustej bramki, Terpiłowski kończy akcję. Po tej bramce już widać było, że doping niesie, że piłkarze Widzewa nie mogą tego spotkania przegrać, no i będzie już tylko lepiej. Zagłębie już nie istniało, oczywiście dokonano kilku korekt, tak naprawdę wszedł na murawę między innymi Chodyna i kilku innych piłkarzy, natomiast wiele to nie zmieniło. Widzew strzela trzecią bramkę, autorem bramki ten pechowy strzelec, który przy tej pierwszej sytuacji rzutem karnym tak uderzył, że Bieszczad to wybronił, czyli oczywiście Hanouszek. Kilka zmian, kilka rotacji, kilka przyciągania czasu, natomiast koniec końców Widzew wygrywa w naprawdę koncertowym, fenomenalnym stylu. Czwarte miejsce to jest to, co mówi tabela, tuż za plecami Legii Warszawa, Wisły, Płock, więc blisko czołówki, absolutnie jeden z najlepszych, właściwie najlepszy Beniaminek, rzecz jasna, natomiast Zagłębie Lubin to jest strefa w środku tabeli. Dzięki, tak to wyglądało, oczywiście zachęcam standardowo do subskrypcji kanału, lajkowania materiału, podzielenia się swoją opinią w komentarzu i do zobaczenia w kolejnych filmach.